sekundy. Na pewno podamy oficjalne wyniki biegu finałowego. Maryka Popowicz, do 11.93, dzisiaj ptury były na wieży, no, groziły kontuzją nawet. Na pewno trudne, ale warunki były równe dla wszystkich, to po pierwsze, a po drugie mistrzostwa polskie rządzą się swoimi prawami i nie biega się często na wyniki, a tylko po medale. 200 metrów też pani nic nie przeszkodzi? To się okaże, nie będę składać żadnych deklaracji, zobaczymy jak będzie. Liczę na to, że miałam, że dzisiaj chciałam zrobić wszystko jak najlepiej, jak najszybciej i po prostu to się udało. Nie myślałam o tym, że pada deszcz, czy świeci słońce, czy jest kubiat. Zawodnik myśląc o takich rzeczach to sobie trochę przeszkadza, a mi udało się dzisiaj od tego zupełnie odciąć i wyłączyć i z tego się cieszę. Mamy Mistrzostwa Świata w Gdyni i myślę, że to jest plan na dziś już po tym złocie, bo 200 metrów, nie ukrywam, będzie dodatkiem 100 metrów, bo dla mnie najważniejszy tutaj. Chociaż jestem dostępniejszy teraz. Dokładnie. Na co jeszcze będzie się pojawiało? Możemy poniedziałek do SDQ. Myślę, że mogę to już oficjalnie powiedzieć, bo byłam pierwsza, więc no, nominację mam w kieszeni. I tam dwa tygodnie aklimatyzacji powozu, później start, także myślę, że obóz będzie poświęcony typowo na sztafetę, także to już rola trenera. Zrobić co mogę mocy, żeby zrobić to, co najlepiej potrafię, żeby zadowolić i siebie, i kibiców tym złotym medalem, bo nie ukrywam, że był on mi bardzo potrzebny. Z jakimi nadziejami jedziecie w sztafecie do kolejnych? Ciężko nam mówić o nadziejach, bo przede wszystkim ze sztafety wypadła kolejna bardzo dobra zawodniczka. Znaczy nie wiem, czy wypadła, liczę na to, że badania wskażą jednak co innego. Więc ciężko mówimy nam o dzisiejszej kontuzji. Tak, o dzisiejszej kontuzji. Wcześniej Weronika Wedler, także ta jakby główna sztafeta z Barcelony nam się trochę sypie. Są koleżanki, które na pewno będą starały się zastąpić. Śmiejemy się trochę, że nikt teraz nie będzie chciał biegać drugiej zmiany, bo każda zawodniczka, która biega drugą zmianę, ulega kontuzji. Więc trener będzie miał lekki problem, żeby którąś tam wcisnąć, tak żartem serio. Ale jeśli nie chcemy, to mamy nadzieję, że Daria jakby dojdzie do pełni sił. Pozostały 3 tygodnie, nie wiadomo co jest, przejdzie badania i liczymy na to, nie ukrywam, że wszystko będzie w porządku. Ale do mistrzostwa pojedziecie bez jakiejkolwiek presji chyba, prawda? Raczej tak na spokojnie. Czy jest jakieś takie presja patrzy? Na pewno jakaś będzie, podyktowana też tym, że w tamtym roku, no jakby nie patrzeć, skoczyliśmy do czołówki i wszyscy będą mieli jakieś większe oczekiwania wobec nas. A i my same byśmy chciały udowodnić, że jestem w Barcelonie, nie widziałem jednego razu tego przypadku, tylko że jesteśmy sztafetą, która liczy się już nie tylko w Europie, ale również na świecie. I
Ta presja na pewno trochę będzie, aczkolwiek z drugiej strony to są mistrzostwa świata. One też się rządzą swoimi prawami, biega się na miejsca, także liczymy na być może dobry występ z naszej strony. Jak pokazały dzisiejsze mistrzostwa, ta forma nasza rośnie, bo jeszcze nie tak dawno nie było tak kolorowo, więc miejmy nadzieję, że wszystko jest podyktowane startem w Degu i w Degu będziemy w wyśmienitej formie. Zrobimy co w naszej mocy, żeby zadowolić kibiców siebie. Trzymam. Dziękuję bardzo.